Korona Kielce to Beniaminek PKO BP Ekstraklasy. Zespół Leszka Ojrzyńskiego awansował do elity po zwycięskich meczach barażowych z Odrą Opole i Chrobrym Głogów. Od początku sezonu kielczanie radzą sobie przyzwoicie, ale trener tonuje nastroje. Dopiero jesteśmy po czterech kolejkach z siedmioma punktami. Nikt się nie utrzymał, czy nikt wielkiego nic nie zrobił. Szanujemy ten swój dorobek, ale szanujemy też przeciwnika. Celem numer jeden Warty i Korony jest utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. To sprawia, że w poniedziałek kibice nie powinni martwić się o zaangażowanie swoich ulubieńców. Gatunek tego meczu jest ogromny, bo to jest gra, jak to się często mówi, o 6 punktów. Wygrywając, masz 7 punktów nad nimi. Przegrywając, masz tylko 1. Przyjeżdża Warta, która teoretycznie też jest uznawana za drużynę, która będzie walczyła o utrzymanie, ale wiadomo, że w tej lidze każdy z każdym może rywalizować i wygrać. Jak dotąd ta sztuka udała się Warcie jedynie w Legnicy. 3 pozostałe mecze z Rakowem Częstochowa, Wisłą Płock, Pogonią Szczecin kończyły się porażką Zielonych. Bardzo trudny terminarz, a z teoretycznie słabszą Miedzią wygrała, dała sobie radę, dlatego ona jest bardziej ograna na poziomie ekstraklasy. To jest przeciwnik, który szalenie jest ciężki i ja bym nie widział naszej drużyny w roli faworyta, bym to podzielił 50 na 50. Komplet punktów byłby dla Warty na wagę złota. W przypadku przegranej Duma Wildy na co najmniej tydzień pozostanie w strefie spadkowej. Trener Szulczek wie, czego poza dobrą formą napastnika Bartosza Śpiączki można oczekiwać po złocisto-krwistych. Spodziewam się tego, że będzie naprzeciwko nas drużyna, która jest bardzo walcząca, dużo gra piłek za linię obrony, dużo kopie w pole karne, łokcie, krzyki, faule. Taka bardzo, można powiedzieć, fizyczna gra. Za niespełna 24 godziny poznamy odpowiedź na pytanie, kto lepiej przepracował ostatni mikrocykl treningowy. Początek meczu w Kielcach o godzinie 19:00.